Witam wszystkich. Dawno mnie tutaj nie było, ale planuję tak w miarę tutaj wrócić. Za nami walka Conora McGregora z Floydem Mayweatherem. Robiłem o tym filmik przed walką, mówiłem o swoich predykcjach, o tym, kto ma jakie szanse. No i w sumie praktycznie wszystko, co powiedziałem, wszystko się sprawdziło. Jeśli chodzi o moje predykcje, to mówiłem, że około 8-9 rundy Floyd zastępuje Conora czasami. Tak jak wszyscy widzieliście, była to 10. runda, walka. Jednym mogła się podobać, innym mogła się nie podobać. Jeśli chodzi o styl, no to Floyd przez pierwsze 3 rundy praktycznie nie robił nic, tylko pozwalał Conorowi pracować. Są takie, powiedzmy, spekulacje, że zrobił to tylko po to, żeby jeszcze więcej pay-per-view się sprzedało, żeby ludzie zdziwieni tym, co się dzieje, dawali innym znajomym znać, żeby kupili tą walkę, bo naprawdę może być niespodzianka w tej walce. No później 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. runda, no to Floyd zaczął boksować, a ja tak naprawdę dopiero w tej ostatniej rundzie zaczął uderzać bardzo mocne bomby seriami. W momencie, kiedy Conor był zmęczony, no to wtedy go po prostu zastopował. Conorowi to przerwanie sędziego się nie podobało. Ale z tego, co również się dowiadywałem, no to tam komisja stanowa miała rozmowę z tym sędzią. No i praktycznie to była walka debiutanta z zawodnikiem, który ma 49 walk zawodowej w boksie, także był on uczulony, że jeżeli Conor będzie w opałach, no to ma tą walkę przerwać. No i tak się też stało. Myślę, że jakby tego nie przerwał, no to no prędzej czy później i tak by ten Conor spadł na deski i tak. Także uratował mu troszeczkę zdrowia. I teraz pytanie, co dalej? No, Floyd powiedział, że kończy karierę. Wyrównał, znaczy przebił rekord Rockiego Marciano i prawdopodobnie trafi do księgi rekordów Guinnessa 50-0 w zawodowym boksie. Jeśli chodzi o Conora, no to jak sam powiedział, jest wolnym agentem. I ma różne furtki swojej kariery. Ja mam nadzieję, że będzie walczył w UFC. No i życzyłbym sobie, żeby zawalczył z Khabibem Nurmagomedowem. No ale czas pokaże, no bo wiadomo, że w boksie jednak te pieniążki mogą być o wiele większe dla niego osiągalne. Ale mam nadzieję, że Dana White przekona go do tego, żeby wrócił do MMA, żeby walczył w MMA. No i że będzie dalej kontynuował karierę, może będzie skakał z boksu do MMA i w drugą stronę, ale no to jest taka persona, która po prostu nakręca te kliknięcia, sprzedaż pay-per-view, że i boks, i MMA będzie miało z niego bardzo duży pożytek. Myślę, że my, cała społeczność tutaj MMA w Polsce i na świecie również możemy dziękować mu za to, jaką robotę robi dla popularyzacji tego sportu. Także tak to widzę. Tak jak mówiłem wcześniej, predykcje się sprawdziły. Jeżeli ktoś myślał, że Conor ma jakiekolwiek szanse, no to się mylił. Praktycznie Mayweather mógł go skończyć w każdej chwili tego pojedynku, ale tak jak powiedziałem wcześniej, przez to, że również był promotorem tej walki i mu kalkulowało się, żeby ta walka potrwała trochę dłużej, no to ta walka trwała trochę dłużej. Także tak to wyglądało. Myślę, że ta walka jest jedną z pierwszych właśnie takich dużych potyczek i że więcej zawodników MMA z dużymi nazwiskami może migrować między sportami. No ale czas pokaże. Także do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich.